Jakie znaczenie ma dla województwa właśnie ten program 500, Mieszkanie Plus tutaj w Pelplinie? Program ma, myślę, że bardzo duże znaczenie, chociażby z tego względu, że województwo pomorskie, jeżeli mówimy o tym wielkim projekcie demograficznym, jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te wskaźniki demograficzne, przepraszam. I mieszkanie jest nieodzownym elementem tego całego programu, bo wiemy o tym, że chcemy, żeby młodzi ludzie zostawali w Polsce, żeby tutaj wiązali swoją przyszłość i życie, i zawodowe, i pracę. Dlatego bez mieszkania trudno sobie to wyobrazić. Te mieszkania mają dawać im szansę na założenie rodziny, na posiadanie dzieci, ponieważ jak wiemy, wiele osób, które nawet mają pracę, normalnie funkcjonują, nie mają na przykład zdolności kredytowej. Ten program daje szansę właśnie dostępu do mieszkań. Mam nadzieję, że on będzie na bardzo dużą skalę realizowany w województwie pomorskim. Jak wiemy, jest już wiele umów podpisanych, wiele listów intencyjnych, samorządy są tym zainteresowane. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, że tutaj dzisiaj wbicie tej łopaty oznacza, że w przyszłym roku powinny być klucze do mieszkań. A dopiero wtedy ten program będzie rzeczywiście odczuwalny, będzie można się przekonać namacalnie, że to działa, że to jest możliwe, że to jest na dużą skalę i że to jest taki standard, o którym mówimy, że to są normalne mieszkania podobne do mieszkań na rynku komercyjnym, a nie w jakimś takim standardzie, który nie bardzo się nadaje od razu do zamieszkania. Tu chodzi o to, żeby te mieszkania w przyszłym roku już były dostępne, żeby można było w nich zamieszkać. A czy już wiemy, jakie warunki będą musiały spełnić te rodziny? Czy preferowane będą na początku może rodziny z dużą liczbą dzieci bądź samotne matki? Ja myślę, że w tej chwili to w zależności od miejsca, od gminy i od tych warunków, które dopiero będą pewnie w większości ustalane. Także dla mnie jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście kryteria powinny być ustalone i powinny być jasne. I myślę, że to te kryteria będą ustalały samorządy, ponieważ one tutaj są gospodarzem na terenie i one będą decydować w zależności od specyfiki, od sytuacji, bo być może są takie samorządy, które właśnie mają problem z rynkiem pracy. To będzie też element na przykład zachęcania osób do przyjazdu, do tego, żeby pozyskiwać specjalistów na rynku, właśnie zachęcając tym, że młodzi ludzie po studiach będą mogli założyć rodzinę, przyjechać, będą od razu dysponować mieszkaniem. Także te kryteria mogą być bardzo różne. Ja myślę, że samorządy będą do tego racjonalnie podchodzić i będą takie kryteria ustalały, które będą dla nich najbardziej korzystne i dla tej społeczności lokalnej.